To był dzień, który na zawsze zostanie w moim sercu. Miałam tylko 12 lat, ale byłam bardzo świadoma tego, co działo się wówczas w Polsce. Rodzice w domu dużo z nami rozmawiali. Koniec lat 70. Krajem cały czas rządzili komuniści, w sklepach brakowało wielu rzeczy. Ludziom, zarówno w miastach, jak i na wsiach, żyło się ciężko. Nie mieliśmy religii w szkołach. Władze komunistyczne na to nie pozwalały. W połowie października ksiądz powiedział nam, że w Rzymie, w Watykanie ma miejsce konklawę, a wieczorem wiadomości podały, że wybrano nowego papieża, którym został polski kardynał Karol Wojtyła. Ludzie wyszli na ulicę, zaczęli wiwatować, ściskać się z tej ogromnej radości. Pamiętam, że przyszli do nas sąsiedzi, by wspólnie świętować. Dorośli długo rozmawiali i zastanawiali się, co to może oznaczać dla naszego kraju, dla władz komunistycznych. W czerwcu następnego roku Jan Paweł II przyjechał do Polski. Ta pielgrzymka była iskrą, która wznieciła w sercach Polaków nową nadzieję. Słowa usłyszane przez miliony, niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi, zabrzmiały jak zachęta, by coś zmienić, podjąć działania, odzyskać godność i żyć w prawdzie. Ludzie uwierzyli, że to ten czas. Rok później powstała Solidarność, do której wkrótce należało 10 milionów Polaków. Komuniści nie mogli tego faktu zlekceważyć.